Witam serdecznie w kolejnym filmiku. No słuchajcie, jadę do Miechowa, czyli jakieś 30 km za Krakowem, więc bierzemy dzisiaj kije w trasę. Zobaczymy, jakie wyjdzie spalanie. Auto było już rano odpalane, no bo zawodziłem córkę do szkoły. Teraz już pewnie wystygł silnik, bo minęły jakieś 2 godziny, jest 9:33. No w każdym razie, o, ciśnienie w oponach wyskoczyło. W każdym razie, popatrzymy, słuchajcie, teraz jest na razie 9:01, kasujemy spod domu. I skasujemy średnią prędkość. No i dystans. No i jadę sobie powoli, jeszcze jestem w Krakowie. Jak widać 34 km przede mną. 37 minut będziemy jechać przepisowo. Już mnie, słuchajcie, denerwuje ta kontrolka. Obszedłem samochód. Powietrze jest, no gdzieś tam może delikatnie uciekło. No w każdym bądź razie to cały czas się świeci. W Hondzie ja mogę wyłączyć takie ostrzeżenie, naciskając którykolwiek przycisk od komputera, czyli naciskam. No i mam średnie spalanie, póki co 9,6, ale cały czas to niskie ciśnienie. Przyciskanie z przycisku niestety nie widzę nigdzie, tak jak to jest w niektórych autach, tylko trzeba pewnie wejść gdzieś w komputer. Także na razie tego nie będę robił. No nawet nie wiem jak. To tak jak w Hondzie ciężko się to robi. W mazie jest przycisk. No i słuchajcie, zrobiłem już jakieś 10 km spod domu. 7,2 póki co. Trasa pusta, warunki dobre. Plus 10. Okej, jedziemy dalej. No i słuchajcie, ciąg dalszy powoli, będzie 20 km spod domu. Jadę według wskazań ekonianki, czyli 1500 obrotów i on każe jechać na 6 biegu. No to jadę. I słuchajcie, spalanie 6,0. No ale generalnie jedziemy cały czas jakiś. Teraz będzie teren miejski, to 50, ale teraz cały czas był teren niezabudowany, no to jechałem tak 60, 70, maksymalnie chyba 80, bo cały czas jadą jakieś ciężarówki. No i teraz mamy jakieś 25 km spod domu. Takie warunki na drodze, jadę sobie na tempomacie, na 6 biegu. 70 parę na godzinę, 6 litrów spod domu. No to mamy 30 km spod domu, udało mi się wyprzedzić te ciężarówki, jadę w tej chwili sam. No i jadę sobie w tej chwili 80, chociaż już widzę, że tutaj jest ograniczenie do 70, nawet 50. 5,8. No i powoli dojeżdżam do Miechowa. Zostały 2 km, 3 minutki. Średnia prędkość widziałem, że wyszła około 53 na godzinę. 5,9. Nie pamiętam, ile CRV-ka spaliła w tego typu trasie, jak nad morzem jechałem z miasteczka do miasteczka, ale załadowany po sufit z boksem i cała rodzina na pokładzie, wydaje mi się, że zeszła poniżej 6 litrów, ale muszę odszukać ten filmik. Jeśli tak, no to CRV-ka
miażdży kije, ale poszukam tego filmiku. No bo w tym momencie to ja jadę pusty, tylko z młodszą, lekką córką. Chociaż wynik nie jest zły, ale trzeba przyznać, że jadę naprawdę powolutku. 50, 60, 70. Ruch całkiem ok. Zero jakichś nerwowych wyprzedzań i tak dalej. Powolutku, tempomacik. Ok, i zajechałem na miejsce. 5, 8. 53 na godzinę średnia. I zrobiłem, a to był ten A, czyli zrobiłem 38 km. Ok, moi drodzy, SOR załatwiony z córką. Na szczęście nie ma złamania. Podałem się gipsu, także wracamy do domu. 30 km. Pojedziemy znowu jazdą bardzo spokojną. Zresztą teraz mogą być większe korki, wydaje mi się. Godzina która? 12:17. O, drzwi otwarte moje. Nie będę, słuchajcie, resetował komputera. Czyli będzie dalej nabijało od 37 km. No i było 58, ok. No słuchajcie, jeszcze powiem wam, że stałem tu na tym parkingu szpitalnym i cena przynajmniej, słuchajcie, jest normalna, ludzka. Ja nie mam problemu zapłacić. Podjechałem pod sam szpital, ale to jest 3 zł za cały postój. A w Krakowie to jest chyba 5 zł za godzinę pod niektórymi szpitalami. Oczywiście nie przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zapłacić 3 zł. Tylko generalnie zmieściliśmy się, słuchajcie, w godzinę na całym SOR-ze. W Krakowie to jest 6 godzin minimum. 39 minut, 33, 34 km. Manewry podszpitalne, trochę cofania, trochę stania, zanim wyjechałem. I co mamy? 5,9. No i oddaliłem się jakiś kilometr od szpitala. 6,1, no 6,0. Silnik momentalnie skoczył na normalną temperaturę. Zresztą na zewnątrz 13 stopni. Ok, jestem na głównej drodze. 31 km do domu. Warunki na razie bardzo dobre. Tempomacik. 6 bieg. 80 na godzinę. 6,0. I przejechałem, słuchajcie, 30 km, bo zostało 20. Jestem w Słomnikach, stąd od razu koreczek. Ale do tej pory te 10 km było luks, puściutko. 5,8. I ciąg dalszy, warunki wciąż bardzo dobre, płynny ruch. Jadę cały czas 70-80 na godzinę, w tej chwili około 80. Tempomacik, cały czas 6 bieg. No i popatrzmy, co pokazuje komputer, czy coś spadło, czy nie. Nie spadło, 5,8. Słuchajcie, 10 km do domu, cały czas pusto i nie chcę zejść. 5,8. Do domu, droga wciąż praktycznie pusta i cały czas 5,8. Zostało 5,17 minut.
Warszawy do Krakowa. Miasto monitorowane. 2 kilometry pod dom. 5-7. Okej, moi drodzy, jestem pod domem, więc zaraz wszystko podsumujemy. Czyli tak, ostatecznie 5,7. Średnia prędkość z całej trasy 54, czyli w tą stronę było szybciej. No i łącznie 72 km. Więc napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy jest waszych opinii, co uważacie. No i myślę, że wynik generalnie jest bardzo dobry, no mimo wszystko 5,7. Znaczy nie wiem, czy bardzo dobry, bo naprawdę widzieliście, droga puściutka. Większość trasy, tempomacik, naprawdę raz wyprzedziłem ciężarówkę, tak, raz. Tak to nie wyprzedzałem ani jednego auta. Pusto, elegancko, tylko 70-80 na godzinę, szósty bieg, więc była to, można powiedzieć, ekojazda, naprawdę ekojazda. No i praktycznie sam, no bo waga córki to żadna. Więc pytanie, czy 5,7 z takiej trasy to dobry wynik, czy bardzo dobry? Jak uważać? Tak jak mówiłem wcześniej, aż muszę odszukać spalania CRV-ki właśnie z tej trasy, co robiłem nad morzem. Załadowany na maksa. Ile tam wyszło? Bo jeżeli wyszło mniej, to ewidentnie CRV-ka zawstydziła kije. No bo przecież CRV-ka o ile większa, 4x4, no i naprawdę załadowana na maksa jeszcze z boksu. A tu warunki do jazdy były komfortowe. Dzięki, trzymajcie się.